Witajcie. Myślałem o zrobieniu odcinka w temacie wybaczenia, ale szczególnie kwestii takich poważnych krzywd już od dawna. Ostatnio o tym temacie zrobiło się dość głośno, zrobił się on dość polityczny. Z jednej strony mówi się tutaj o chrześcijańskich wartościach, do których wybaczenie się zdecydowanie zalicza. Z drugiej strony na przykład autorytety z dziedziny kryminologii wypowiadają się, że pewne zbrodnie, pewne krzywdy wydają się na takim zasadniczym poziomie w zasadzie nie do wybaczenia. Więc jak to z tym wybaczeniem jest? Ja w tematy polityczne nie chcę się jej absolutnie wchodzić, ale dostałem niedawno taką długą wiadomość od jednej z widzek, w której opowiada ona historię pewnych krzywd wyrządzonych przez ojca w dzieciństwie. I usłyszała ona niedawno, że musi przede wszystkim, żeby z tą przeszłością sobie poradzić, musi wybaczyć temu ojcu. I pamiętam, że to stwierdzenie taki od razu wzbudziło mój dość mocny sprzeciw. Uważam przede wszystkim, że ofiara absolutnie niczego nie musi. Niemniej jednak być może rzeczywiście warto jest wybaczyć. Też sporo o tym mówią psychologowie, psychoterapeuci. Myślę, że jest wokół tego sporo nieporozumień, niedomówień. I dzisiaj chciałbym się w tym odcinku przyjrzeć takim pytaniom jak: czy rzeczywiście warto jest wybaczyć, czy zawsze jest warto wybaczyć, czym to wybaczenie tak naprawdę jest, z czym się ono wiąże i czy są takie kwestie, które jednak pozostają niewybaczalne. Jeśli jesteście ciekawi tematu, zostańcie ze mną. Zanim do tematu odcinka, to zapraszam Was jeszcze już tradycyjnie na mój profil na Instagramie, Człowiek Absurdalny. Tam wrzucam ostatnio też jakieś takie krótkie filmy z odpowiedziami na niektóre pytania, komentarze, jakieś pojedyncze wątki, trochę innych inspiracji, jakichś fragmentów książek. Myślę, że sporo ciekawych jeszcze rzeczy uzupełniających to, co jest tutaj na kanale. Serdecznie zapraszam, Człowiek Absurdalny, a teraz do tematu odcinka. Psychologowie zajmujący się tematem wybaczenia dość zgodnie przyznają, że wokół tego wątku jest sporo mitów, nieporozumień, niedomówień. Pojawiają się często pytania takie jak, czy wybaczenie oznacza też pojednanie z osobą, której wybaczamy. Czy na przykład możemy, musimy utrzymywać z nią kontakt po tym naszym wybaczeniu. Czy to, że wybaczamy, oznacza, że nie możemy już pamiętać o krzywdzie, o tym, co się wydarzyło. Czy wybaczając możemy dalej odczuwać gniew lub inne negatywne emocje. Czy jeżeli komuś wybaczamy, to na przykład oznacza to też automatycznie, że rezygnujemy z domagania się pewnej kary dla tej osoby, jeżeli to na przykład było, powiedzmy, coś, co podchodzi pod kwestie karalne też ze strony prawa. Czy też, żeby wybaczyć, musimy najpierw czekać na skruchę, na ruch ze strony tej drugiej osoby, niejako proszenie o to wybaczenie. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedzi na te wszystkie pytania. Co ważne, w teorii rozgranicza się tak zwane przebaczenie intelektualne od emocjonalnego. I teraz przebaczenie intelektualne polega na podjęciu decyzji o przebaczeniu. Natomiast przebaczenie emocjonalne oznacza dopiero stan, kiedy naprawdę poczujemy, że ten akt przebaczenia się dokonał. I tu jest trochę pies pogrzebany, bo z jednej strony racjonalnie, logicznie możemy sobie wytłumaczyć, że na przykład powinniśmy przebaczyć, możemy nawet uznać, że podjęliśmy taką decyzję na tym poziomie takim świadomym, intelektualnym, ale dużo trudniej zapanować nad tymi emocjami, żeby naprawdę odpuścić te negatywne emocje, żeby naprawdę to wybaczenie oczywiście poczuć. Jest to też wątek dość niejednoznaczny często moralnie, czy powinniśmy zawsze każdemu wybaczać. Z jednej strony na przykład wiele przestępstw, wiele aktów przemocy, wykorzystania, przez to, że na przykład nie są zgłaszane, nie podejmuje się prób ukarania sprawcy, sprawia też, że to niejako zachęca do popełniania tych zbrodni, więc jest to mocno kontrowersyjny wątek. Psychoterapeuta David Stubb w swojej książce Wybaczyć nieprzebaczalne bardzo trafnie zauważa tutaj konflikt, że jeśli skłaniamy się ku przebaczeniu, czujemy, że musimy zaprzeczyć naszej wizji sprawiedliwości i uczciwości. Jednakże nie przebaczając, zaprzeczamy naszemu zrozumieniu miłości i współczucia. Sprawę nie ułatwia też to, że jak twierdzi wielu psychologów, jeżeli nie zdołamy komuś wybaczyć, jeżeli nie będzie w nas tej woli, chęci do wybaczenia, to grozi nam wejście w tak zwaną rolę ofiary, czyli budowanie na tym poczuciu naszej krzywdy całego naszego życia i stosunku do tego naszego życia. A może to skutkować między innymi emocjonalnym zamknięciem, depresją, obwinianiem się i zaprzeczaniem, oskarżaniem i usprawiedliwianiem, obsesją na punkcie traumatycznego zdarzenia, życiem, pragnieniem zemsty, poczuciem wstydu, izolacją i wycofaniem z życia społecznego. Dla mnie osobiście w temacie wybaczenia, z którym mam zresztą pewne osobiste doświadczenia, to nie jest tak, że
albo wybaczamy komuś tak po prostu, albo żyjemy cały czas pragnieniem zemsty, żyjemy gniewem, rozpamiętywaniem, tymi przeróżnymi, bardzo negatywnymi emocjami. Myślę, że jest tutaj jeszcze bardzo dużo tego pola pomiędzy i nawet jeśli komuś coś wybaczamy, to nie jest tak, że musimy zaraz utrzymać relację z tą osobą, że nie możemy wyciągnąć niejako lekcji z tej sytuacji, że nie możemy stracić zaufania tej osoby, czy chcieć po prostu od tego krzywdziciela się zupełnie odciąć lub domagać też pewnej kary. Poznałem w życiu ludzi, którzy i kierowali się tą taką strategią takiego wybaczenia w zasadzie od razu, nawet nie bardzo pozwalali sobie poczuć gniew do osoby, która je skrzywdziła, i też osoby, które bardzo dążyły do tej niejako sprawiedliwości, ukarania tego sprawcy, i to tak mocno opanowywało ich myślenie, działanie i emocje. I mam wrażenie, że oba te podejścia są dość niszczące w dłuższej perspektywie. Jedno nie pozwala za bardzo na poradzenie sobie z tymi trudnymi emocjami, na przepracowanie ich. Drugie niejako zapętla w tych takich toksycznych, niszczących od środka emocjach. Wydaje mi się, że choć podkreśla się, że musimy wybaczyć tak bezwarunkowo, że nie powinniśmy czekać na pierwszy krok od strony tej osoby, która krzywdzi, bo niejako wtedy stajemy się od niej zależni, że to nie jest tak, że musimy czekać, żeby ktoś wyciągnął do nas rękę, czy starał się nam jakoś zadośćuczynić najpierw i tak dalej. Ale wydaje mi się, że taką docelową postawą jest niejako gotowość na wybaczenie, bycie otwartym na to, żeby zupełnie jakby pozbyć się tych negatywnych emocji, praca nad tym, żeby oczyścić się z tych toksycznych uczuć, ale to wcale nie musi oznaczać, że jeżeli ktoś tego ruchu jakiegoś nie wykonał, ile to jest w ogóle możliwe, to że to wybaczenie już po prostu nastąpiło, że to jest takie bezwarunkowe. Wspominałem na wstępie, że ta taka idea wybaczenia jest mocno w naszej kulturze zakorzeniona przez taką chrześcijańską wizję wybaczania, no Boga doskonale wybaczającego. Oczywiście to nie jest jakby ta kwestia religijności dla mnie tutaj cokolwiek rozstrzygające czy mówiące, jak to jest zapisane w Biblii, aczkolwiek to kształtuje oczywiście nasze myślenie w naszej kulturze, to, że ta religia chrześcijańska jest wszechobecna w zasadzie. I teraz ja myślę, że idea Boga też jest trochę taka, że On jest zawsze gotowy na przebaczenie, ale przecież człowiek musi wykonać jednak ten krok, musi wykonać jakąś niejako pracę, nawet decyzję, nawet chcieć tego boskiego wybaczenia, jeżeli w tym, w co wierzą chrześcijanie, jeżeli ma dostąpić później na przykład zbawienia. Więc myślę, że to się akurat tutaj pokrywa. Odnoszę też takie wrażenie, że w bardzo wielu sytuacjach takie automatyczne niejako wybaczenie, ono bardziej wynika z pewnego strachu niż takiej prawdziwej, głębokiej potrzeby wybaczenia, a także nie jest takim właśnie prawdziwym, zdrowym wybaczeniem. Między innymi w takich sytuacjach, kiedy dzieci rodziców, którzy je w jakiś sposób krzywdzili, na przykład stosowali przemoc, niszczyli to środowisko domowe, tak często jakby mówią, że nie czują tego gniewu, prowadzą teoretycznie normalne relacje z tymi rodzicami. Mówią, że po prostu wybaczyli, ale wydaje mi się, że brakuje tam takiego elementu pozwolenia sobie nawet na pewnym etapie rozwiązywania tego problemu, pozwolenia sobie na ten gniew, na to poczucie bycia zranionym, na uświadomienie sobie skali tego zranienia, i to trochę wynika właśnie z tej krzywdy, jaką rodzice zrobili, nawet niszcząc to takie poczucie wartości, tą tożsamość tych dzieci, które później po prostu są dorosłymi ludźmi. I generalnie ten strach przed taką, czy konfrontacją z tym rodzicem, z tym krzywdzicielem, czy nawet konfrontacją z tym takim swoim własnym wnętrzem, temu, co tam się kryje, może tak naprawdę blokować, paraliżować to prawdziwe wybaczenie, które miało być uzdrawiające w tej sytuacji. Polska psychoterapeutka Ewa Wojdyło w swojej książce Aby Wybaczyć dzieli proces wybaczania na pewne etapy. Na początku jest to tak zwane nazwanie krzywdy. Później rozpoznanie zmian spowodowanych przez tą krzywdę, co ta krzywda zmieniła w naszym życiu. Następnie określenie stopnia zniszczeń w osobowości, ile ta krzywda wywołała w nas szkód. Na czwartym etapie jest to rozmowa o krzywdzie z krzywdzicielem lub kimś obiektywnym. Jest to taka obiektywizacja punktu widzenia, można na przykład porozmawiać z psychoterapeutą w tej kwestii. Dalej, uznanie krzywdy za własną, bez bagatelizowania, tłumienia czy wypierania. W szóstym kroku, uznanie odpowiedzialności sprawcy. W siódmym, wyrównanie rachunków.
Na przykład przez uznanie sprawy za zamkniętą lub też przez ukaranie tego krzywdziciela. Krok ósmy to odzyskanie poczucia wolności i mocy. Co fascynujące, ale też bardzo smutne, na co często zwracają uwagę psychologowie, to że bardzo często bardzo duży problem mamy przede wszystkim z wybaczeniem samym sobie. Również w sytuacji, kiedy doznaliśmy tej krzywdy. I to jest oczywiście kluczowe w tym procesie uzdrawiającego wybaczenia, żeby wybaczyć sobie, choć to wydaje się takie abstrakcyjne, że nasz umysł potrafi karać nas samych za coś złego, co nam się wydarzyło, to jednak często możemy się obwiniać o to, że coś zrobiliśmy nie tak w danej sytuacji, że zaufaliśmy komuś, że szybciej nie odeszliśmy, nie wycofaliśmy się. To absurdalne, że tak potrafią czuć dzieci, ale właśnie bardzo często to poczucie winy, nawet po tym, jak były krzywdzone w dzieciństwie, zostaje z nimi na lata, że coś robiły nie tak, że były nie takie, jak być powinny dla swoich rodziców. Więc to wybaczenie sobie jest absolutnie kluczowym krokiem, nad którym się pracuje też na tym pierwszym etapie tak naprawdę uzdrawiania się z tego poczucia krzywdy, z tej drogi do wybaczenia. Pięknie ujęła to norweska pisarka Herbjørg Wassmo, skrzywdzona w dzieciństwie przez ojca. Mamy dość roboty z wybaczeniem samym sobie, bo z powodu tego, co nas spotyka, nie jesteśmy w stanie dać z siebie wszystkiego w szkole, w pracy. Musimy sobie wybaczyć, że nie mamy siły czy odwagi, aby wyjść do świata i publicznie powiedzieć z imienia i nazwiska, kto i co nam zrobił. Wybaczenie ma być konstruktywne dla nas, iść ku nam. Na pewno nie ma służyć rozgrzeszaniu ludzi. I musimy sobie wybaczyć wstyd, który nie jest naszym wstydem. Wybaczenie jest więc ważnym, ale często trudnym, skomplikowanym i mocno niejednoznacznym aktem. Jest też przede wszystkim, co podkreślają psychologowie, procesem. Ono trwa i może czasem bardzo długo trwać. I myślę, że to bardzo ważne, żebyśmy czasami potrafili wybaczyć samym sobie też to, że możemy nie potrafić wybaczyć lub że możemy nie potrafić wybaczyć od razu. Tyle na dzisiaj w tym temacie wybaczenia. Myślę, że taki dość poważny, ale ważny temat, który gdzieś tam może dotykać nas wszystkich w naszym życiu. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co Wy myślicie. Czy może czegoś Wam w tym odcinku zabrakło? Czy może zrodziły się Wam jeszcze jakieś pytania? Może znacie jakieś inne wartościowe przykłady? Może chcecie przytoczyć swoje własne? Zapraszam jeszcze raz na Instagram Człowieka Absurdalnego tradycyjnie. Myślę, że tam ten wątek też będzie niejako kontynuowany. Tyle na dzisiaj. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robiliście i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się.